Wybory samorządowe 2018 już za nami. Mieszkańcy miasta i gminy Biała docenili to, co udało się wykonać przez ostatnie 4 lata i postanowili powierzyć funkcję burmistrza dotychczasowemu włodarzowi Edwardowi Plicko, który kandydował z własnego komitetu wyborczego. W tegorocznych wyborach zdobył on 2819 głosów, co stanowi ponad 68% i tym samym pokonał Roberta Rodena z mniejszości niemieckiej, który uzyskał 1304 głosy, czyli blisko 32%. W trakcie tego 5-letniego okresu w planach jest kontynuacja rozpoczętych już inwestycji, jak również realizacja wielu nowych zadań. Na samym wstępie chciałbym bardzo serdecznie podziękować naszym mieszkańcom, mieszkańcom Białej, całej gminy za liczny udział w wyborach, za oddane głosy na moją osobę. Myślę, że w najbliższym czasie również będzie się działo dużo. Przede wszystkim ten pierwszy etap to dokończenie tego, co jeszcze nie udało nam się z minionej kadencji dokonać, czyli dokończenie rewitalizacji rynku, rewitalizację kościoła ewangelickiego, budowa przoku, dokończenie inwestycji na ulicy Opolskiej, na Szynowicach, ale też już myślimy o następnych zadaniach. Pozyskaliśmy pieniądze na tak zwane projekty miękkie. W jednym z tych projektów będziemy chcieli promować Białą, w drugim będziemy budować ścieżkę w kierunku cmentarza żydowskiego. Udało nam się pozyskać pieniądze na remont 3 mieszkań komunalnych. W planach jest kontynuacja remontu dróg. Również ma być budowana ścieżka pieszo-rowerowa wzdłuż ulicy Prudnickiej. Po tegorocznych wyborach w 15-osobowej Radzie Miejskiej znalazło się 11 przedstawicieli Komitetu Wyborczego Edwarda Plicko, 2 radnych z mniejszości niemieckiej i 2 przedstawicieli Komitetu Nasza Ziemia. W tej kadencji do Rady Miejskiej dołączyło 8 nowych osób. Przewodniczącą Rady Miejskiej została Sabina Gorek z Komitetu Edwarda Plicko. Wszystkich radnych łączy troska o dobro naszej gminy, więc wspólnie będziemy chcieli działać na rzecz jej rozwoju oraz dla dobra naszych mieszkańców. Ja przede wszystkim chciałam wykorzystać swoją wiedzę oraz długoletnie doświadczenie w samorządzie, w procesach rozwoju gminy Biała i myślę, że tu przede wszystkim w pierwszej kolejności będziemy próbować realizować procesy rozwoju infrastruktury naszej gminy. Przede wszystkim drogi lokalne, boiska, będziemy chcieli wspierać również straże pożarne, działania z naszych sportowców. Będziemy również realizować projekty związane z budową ścieżek rowerowych. Oby dobra współpraca radnych z burmistrzem przez następne 5 lat zaowocowała zrealizowaniem zamierzonych planów i wyznaczonych celów. A realizacja poszczególnych zadań wpłynęła na podniesienie standardu życia i bezpieczeństwa lokalnej społeczności.